Lanta Szczypińska. Dziękuję, panie marszałku. Panie ministrze, pragnę zadać pytanie, które zbulwersowało i oburzyło nie tylko opinię społeczną, ale chyba nas wszystkich, a mianowicie pytanie dotyczące skandalicznego zarządzenia ministra finansów pana Rostowskiego z dnia 23 listopada 2011 roku, paragraf 31 punkt 1 i 2 ustęp 1, w którym zostały określone przyczyny zaprzestania wykorzystywania psów w służbie z powodu na wiek lub częściową utratę węchu. Paragraf 32 ustęp 3 jednoznacznie nakazuje zabicie takiego psa, jeżeli nie uda się go przekazać nieodpłatnie dotychczasowemu przewodnikowi lub go sprzedać. Zarządzenie to nie daje żadnej możliwości zagwarantowania takiemu psu do życia swoich dni. Z wypowiedzi celników wynika jednoznacznie, iż przed podpisaniem tego zarządzenia minister finansów był ostrzegany o konsekwencjach, które spowoduje jego podpis. Dodam również, że zapisy tego zarządzenia są niezgodne z zapisami ustawy o ochronie zwierząt. Niedawno zespół parlamentarny do spraw przyjaciół zwierząt również wydał w tej sprawie stanowisko potępiające to zarządzenie. I mam pytanie, czy pan minister zamierza w trybie pilnym wycofać się z tego zarządzenia? Wszak nasz stosunek do zwierząt jest również stosunkiem i wyznacznikiem naszej kultury, naszej cywilizacji. Wzywam pana ministra Rostowskiego do tego, aby jak najszybciej wycofał się z tego zarządzenia, ponieważ tak jak powiedziałam, to jest niedopuszczalne, żeby zabijać psy tylko dlatego, że już nie mogą pełnić swojej służby celnej, a przypomnę, że to one przyczyniły się do tego, że Skarb Państwa poniósł wielkie dochody, a w tej chwili z powodów ekonomicznych